Witam. Dzisiaj opowiem Wam o Germanach. Lud ten od co najmniej 2000 lat sąsiaduje z nami, Słowianami. Gdyby nie my, prawdopodobnie Wielka Germania sięgałaby dzisiaj aż po Ural. Opowiem, skąd oni się wywodzą, jak to się stało, że zajęli tak duże połacia Europy, szczególnie tej zachodniej. Opowiem Wam o tym, czy to przypadek, że zdobywca Meksyku, Cortes, nosił germańskie imię Hernan. Zapraszam Was w podróż do ciemnego germańskiego lasu, gdzie zrodził się ten potężny lud. Germanie, podobnie jak Słowianie czy Celtowie, są ludem indoeuropejskim. Czyli wywodzimy się z tej samej kolebki ludów, która ukształtowała się na stepie nadczarnomorskim w zamierzchłej starożytności. A około 5000 lat temu ludy indoeuropejskie rozpowszechniły się po znacznej części Europy. I właśnie część z nich pomaszerowała daleko na północ, przekroczyła cieśniny duńskie i trafiła do Skandynawii. Tam właśnie około roku 2200 przed naszą erą ukształtowała się kultura nordyjska, będąca pierwszym bezsprzecznym przykładem aktywności tego ludu. Początki tej kultury sięgają późnego neolitu, lecz szybko wkraczają oni w epokę brązu, między innymi dzięki bogatym złożom metali znajdującym się w Skandynawii. Początkowo protogermanie chowali swoich zmarłych w drewnianych trumnach obłożonych kamieniami, często budowali też dla nich kurhany. Jednak później, w około 1000 roku przed naszej ery, ich obrządek pogrzebowy został zmieniony na ciałopalenie. Następnie, około 600 roku przed naszą erą, rozpoczęła się germańska ekspansja na południe, czego dowodem archeologicznym jest kultura jastworska, rozciągająca się na terenie dzisiejszej Danii i północnych Niemiec. Skoro w 1000 roku przed naszą erą Germanie dopiero rozpoczynali swoją karierę i powoli wyprowadzali się ze Skandynawii, to kto zamieszkiwał w owym czasie tereny dzisiejszej Polski? Czyżby byli to protosłowianie, a może byli to Celtowie? Otóż nic z tych rzeczy. W tamtym czasie nie było jeszcze, praktycznie rzecz biorąc, Słowian, Celtowie, Germanie dopiero się kształtowali, a Polskę po prostu zamieszkiwał odłam indoeuropejczyków, który później został zasymilowany przez Germanów, kiedy oni tu przybyli. I tak naprawdę nie można powiedzieć, czy to byli Germanie, Słowianie czy Celtowie, ponieważ nie byli to żadni z tych ludzi. Po prostu to była kultura łużycka, którą oczywiście archeolodzy bardzo chcieliby, szczególnie dawniej, utożsamiać z Polakami, lecz nie mają oni z nami zbyt wiele, nawet genetycznie, wspólnego. Około 300 roku przed naszą erą tereny dzisiejszej Polski zostały zajęte przez pierwszą falę Germanów, którzy przybyli tutaj lądem z terenów dzisiejszych północnych Niemiec. Tych fal później na naszych terenach było znacznie więcej. Niektórzy przybywali morzem, niektórzy lądem. Kolejną dużą falą byli Goci, którzy na początku naszej ery przeprawili się przez Bałtyk i wylądowali na jego południowych wybrzeżach na Pomorzu. Tak więc do początku naszej ery Germanie zajmowali już ogromne terytoria od Renu na zachodzie po Wisłę na wschodzie. Od Alp i Górnego Dunaju na południu po fiordy Norwegii na północy. Ten wielki obszar stopniowo chcieli rozszerzać, lecz tutaj trafiali już na pierwsze problemy. W 113 roku przed naszą erą Germanie pierwszy raz w poważny sposób zagrażają Rzymowi. Najeżdżają południową Galię, która w owym czasie była już pod rzymskim władaniem, i w dwóch pierwszych bitwach niesamowicie miażdżą rzymskie legiony. Rzymianie są w szoku. Trochę wcześniej ignorowali tych barbarzyńców, mieli ich za jakichś tam prymitywnych, biednych, ubranych w skóry wojowników. Tymczasem Germanie pokazali swoją potęgę. Dopiero w 101 roku konsul Mariusz pokonuje Germanów i
zyskuje w ten sposób wielką chwałę, ratując w ten sposób Republikę Rzymską. Tymi pierwszymi groźnymi Germanami, którzy najechali Rzym, byli Cymbrowie. Juliusz Cezar, podbijając Galię w pierwszym wieku przed naszą erą, również spotyka się z Germanami i opisuje ich w swoich pamiętnikach z wojny galijskiej. Pisze o nich, że są niesamowicie dzielnymi wojownikami, świetnie posługują się mieczem, toporem i włócznią, jeżdżą zarówno konno, jak i walczą pieszo. Nie znoszą żadnej władzy nad sobą, są niezwykle niezależni, ich społeczeństwo jest bardzo egalitarne, nie ma podziału na klasy. Ponadto są bardzo silno wierzącymi w swoich bogów i przywiązani do własnej tradycji. W pierwszym wieku naszej ery z kolei Tacyt pisze swoje dzieło Germania, opisuje ich jako ludzi o niebieskich oczach, rudych włosach i potężnej budowie ciała. Pisze też, że są przywykli do zimna i do głodu, natomiast bardzo źle znoszą upały. Opisywał ich system władzy, gdzie o wszystkim decydowało zgromadzenie wolnych mężczyzn, zwany w germańskim Ting. I wódz był właśnie przez takie zgromadzenie głów wszystkich klanów wybierany. Ich cały lud dzielił się na plemiona. Te plemiona mają swoich wodzów, lecz w początkowym okresie germańskiej historii ci wodzowie nie byli jeszcze dziedziczni, oni byli zwykle wybierani właśnie na tych tingach. Germanie byli ludem przede wszystkim rolniczym. Zdecydowana większość z nich zajmowała się po prostu uprawą ziemi, hodowlą zwierząt, tak samo jak protosłowianie. Co wyróżniało Germanów, to ich długie domy. Charakterystyczne konstrukcje, które bardzo często pokazują archeologom, że tu właśnie zamieszkiwali Germanie. W takim długim domu zwykle mieszkało kilka rodzin i wspólnie uprawiali przyległe terytoria. Germańscy bogowie, jako że jest to lud tak samo jak my, indoeuropejski, jest podobna do naszej. Mianowicie jest Bóg Ojciec, zwany w starogermańskim Wodyn, Wodan, później w sagach nordyckich zwany Odynem. Jest Bóg Piorunów, zwany Torem, oraz inni bogowie, którzy odpowiadają za różne aspekty świata, na przykład bogini Frej czy bóg Loki. To wszystko jest już w pragermańskiej mitologii zawarte. Ten germański panteon został później rozbudowany, tak jak kultura germańska rozwijała się przez wieki. Kiedy Germanie na początku naszej ery zajęli już ogromne obszary od Renu po Wisłę, chcieli kontynuować swoją ekspansję. Lecz oczywiście na zachodzie napotkali na barierę, która była bardzo trudna do przebycia. Otóż, wiadomo, potężne Imperium Rzymskie nie chciało wpuścić ich na swoje terytorium. Dlatego od I do III wieku naszej ery ta granica jest dosyć stabilna i raczej tutaj Rzymianie próbują zapuścić się na teren Germanii niż odwrotnie. Wielu ambitnych rzymskich dowódców po Juliuszu Cezarze chcieli powtórzyć jego sukces i mieć na swoim koncie ujarzmienie Wielkiej Germanii. Jednym z nich był Publius Quinctilius Varus, który we wrześniu, w 9 roku po narodzeniu Chrystusa, wyprawił się na czele 3 legionów w głębokie germańskie lasy. Tam Arminius napadł go, urządził na niego zasadzkę i wyciął w pień praktycznie wszystkich legionistów. Była to największa porażka militarna w ówczesnej historii Imperium Rzymskiego. Oktawian August, kiedy usłyszał o tym, co wydarzyło się daleko na północy w lesie teutoburskim, zakrzyknął: Vare! Legiones rede! Czyli: Warusie, oddaj moje legiony. To było niespotykane, żeby 3 legiony zostały praktycznie anihilowane w tak krótkim czasie przez lud, który w Rzymie uważany był za prymitywnych barbarzyńców. Od tego czasu Rzymianie zmienili politykę w stosunku do Germanów, zobaczyli, że są oni groźnym ludem i zaczęli fortyfikować swoją granicę. Utworzyli limes, utworzyli liczne forty, wiele z tych fortów przekształciło się później w znaczące miasta. Z takich fortów rzymskich zrodził się Bonn, Moguncja
czy Strasburg. Natomiast na wschodzie Germani nie mieli tak silnej bariery do przekroczenia i tutaj ich ekspansja trwała cały czas od pierwszych wieków naszej ery. Zajęli oni tereny polskie, jak wcześniej wspomniałem. Tutaj Polskę zajęli głównie germańscy Wandalowie. W pierwszym wieku naszej ery przybyli Goci, którzy stopniowo na południowy wschód przesuwali się i zajęli wkrótce tereny dzisiejszej Ukrainy, gdzie pomieszali się nieco z protosłowianami oraz Alanami, którzy tam mieszkali. Goci zajęli też tereny Rumunii, gdzie natknęli się na resztki Daków oraz na Sarmatów. Germańscy Herulowie powędrowali jeszcze dalej na wschód i zajęli tereny nad Morzem Azowskim. I stamtąd urządzali rajdy na wschodnią część Imperium Rzymskiego. Także ta germańska ekspansja cały czas się poszerzała, w czym sprzyjało im bardzo słabnące Imperium Rzymskie. Ponieważ od III wieku naszej ery Imperium już nie świeciło tak wspaniale jak za czasów Juliusza Cezara czy podboju Dacji przez cesarza Trajana. I Germani oczywiście wykorzystywali każdą sposobność, żeby tą rzymską słabość wykorzystać. I tak właśnie wraz ze słabnącym Imperium Rzymskim Germanie coraz śmielej rozlewali się na tereny Europy. Jednak wszystko zmieniło się w drugiej połowie IV wieku naszej ery, kiedy to z dalekiej Azji przez step przybyli do Europy Hunowie. Na początku zniszczyli oni wielkie germańsko-sarmacko-słowiańskie państwo Hermeneryka, które rozciągało się na wschodzie Europy, na terenie głównie dzisiejszej Ukrainy, ale też częściowo sięgało Rumunii, częściowo nawet Polski. Rozbili to państwo i ruszyli dalej, powodując niezwykłą panikę wśród plemion germańskich. Otóż Hunowie, posiadając innowacyjną technologię wojskową, do tego budząc niesamowity strach swoim okrucieństwem, w którym nie mieli sobie równych, spowodowali, że prawie wszyscy Germanie mieszkający na wschód od Łaby postanowili porzucić swoje ziemie i wynieść się daleko, daleko na zachód, gdziekolwiek byle dalej od Hunów. I tak właśnie na przykład Wandale z terenów dzisiejszej Polski wynieśli się na początku do Galii, później przez Galię do Hiszpanii, a skończyli aż w Afryce na terenie dzisiejszej Tunezji. W V wieku naszej ery Imperium Rzymskie, to zachodnie, chyliło się już ku upadkowi i Germanie wykorzystali każdą sposobność, żeby zająć tereny opuszczone przez polityczną władzę Imperium. Zaczęło się od Brytanii, gdzie na początku V wieku Rzymianie, nie będąc w stanie utrzymać tej wyspy, wycofali się i zaraz, jak komary, zleciały się tam do świeżej krwi plemiona Saksonów, Jutów oraz Anglów. Później Frankowie zdobyli Galię i na północy tego obszaru stworzyli kraj, który później od ich nazwy stanie się Francją. Hiszpanię z kolei zajęli Wizygoci, czyli zachodni Goci, którzy aż z terenów Rumunii przedostali się tutaj przez Italię i podbili praktycznie całą Hiszpanię opuszczoną przez Rzymian, ale dzielili ją też z germańskimi Swebami. I właśnie z terenów zasiedlonych przez Swebów pochodził wspomniany na początku Hernán Cortés, który właśnie prawdopodobnie miał germańskie korzenie, ze względu na to, że to jego germańskie imię przetrwało przez 1000 lat w jego tradycji rodzinnej. Stąd też mamy w Hiszpanii do dzisiaj blondynów z niebieskimi oczami, właśnie ze względu na to, że Germanie zasiedlili ją w V-VI wieku naszej ery. Podobnie było w północnych Włoszech, gdzie na początku wparowali Ostrogoci, a później, kiedy zostali oni pokonani przez Bizantyjczyków, wparowali jeszcze Longobardowie i stąd północne Włochy są w dużej mierze dzisiaj genetycznie germańskie. Wreszcie Ameryka Północna, która oczywiście pierwszy raz została
skolonizowana bardzo nieśmiało około 1000 roku naszej ery przez wikingów islandzkich, ale ta kolonizacja się nie utrzymała. Później została zajęta przez Anglików i dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej mówi się po angielsku, choć jest to tak naprawdę język właśnie germański, ponieważ największą karierę cywilizacyjną, że tak powiem, zrobili ci Germanie, którzy osiedlili się na Wyspach Brytyjskich. Tam, jak wspomniałem, na początku byli to Saksoni, Anglowie, Jutowie, później przybyli do nich Duńczycy, Norwegowie, trochę Szwedów i ten cały germański komponent praktycznie wyludnił ten kraj z Celtów. Celtowie zostali podporządkowani, bo wcześniej, kiedy tam byli Rzymianie, Celtów tam była mnogość. Rzymianie w bardzo małym stopniu zmienili komponent genetyczny Wysp Brytyjskich. Natomiast Germanie zaczęli się tutaj przesiedlać całymi rodzinami w ogromnej ilości i Celtowie cały czas byli usuwani. Część oczywiście została zasymilowana, lecz znacząca ich część została też wybita. Stąd przez kilkaset lat zmienił się zupełnie kształt genetyczny Wysp Brytyjskich i dominującym etnosem stali się właśnie ci Germanie, którzy ze wschodu tutaj przybyli. I ci Germanie właśnie, szczególnie w Anglii, która jest najbardziej germańska z wszystkich tych regionów Wysp Brytyjskich, ci zrobili największą karierę, ponieważ później oczywiście powstało wielkie Imperium Brytyjskie, które rozpowszechniło germańską kulturę. Angielska kultura to jest kultura germańska tak naprawdę. Angielski język, szczególnie w Ameryce, która teraz stała się z kolei kolejnym mocarstwem, ale trzeba zawsze pamiętać, że właśnie język angielski jest to język po prostu germański, o czym wiele osób dzisiaj w ogóle nie pamięta, nie wie i traktuje go jako coś zupełnie innego, a trzeba wiedzieć, skąd to wszystko się bierze. Chciałbym w tym miejscu poruszyć temat bardzo kontrowersyjny, ponieważ przez cały XIX i XX wiek germańscy, niemieccy naukowcy bardzo silnie propagowali to, że kultura przeworska, czyli Wandalowie, to Germanie i podobnie, że kultura użycka to być może są Germanie, żeby udowodnić, że ziemie polskie są pra-pra-germańskie, żeby w ten sposób umotywować ekspansję niemiecką na wschód. Oczywiście polscy naukowcy, mając w swoich głowach bardzo patriotyczne pobudki, starali się z wszystkich sił udowodnić, że kultura użycka, jak później też kultura przeworska, są to kultury słowiańskie, właściwie protosłowiańskie. I to przetrwało bardzo mocno w naszej nauce historii w Polsce. Natomiast jest to z naukowego punktu widzenia podejście bardzo błędne, ponieważ trzeba przyznać, mając w tym momencie nowoczesną archeologię, bardzo precyzyjne metody datowania oraz mnóstwo znalezisk, bo co 10 lat tych znalezisk na terenie Polski bardzo dużo przybywa, są one znacznie lepiej przebadane niż te sprzed 50 czy nawet 100 lat. I teraz ponad wszelką wątpliwość już wiadomo, że kultura użycka to na pewno nie byli Słowianie, że to, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet nie byli Germanie, to był lud ani słowiański, ani germański, ani celtycki, tylko po prostu wcześniejszy. A kultura przeworska, że są to oczywiście germańscy Wandale, którzy zamieszkiwali te tereny przez setki lat. Tak, i to jest fakt, z którym nie można dzisiaj już polemizować, jeżeli ktoś chciałby poważnie brać się za tematy historyczne. Ale czy to jest dla nas hańba, że my mieszkamy na terenach, które 2000 lat temu zamieszkiwali Germanie? Absolutnie uważam, że nie. I możemy być raczej dumni z tego, że nasi słowiańscy przodkowie byli w stanie tych Germanów tutaj zastąpić, stworzyć tutaj silne państwa, w których my żyjemy dzisiaj. Zresztą o etnogenezie Słowian opowiadam w 8 odcinkach, do których link znajdziecie w opisie do tego filmu. Także tam szczegółowo, jeżeli kogoś to interesuje i jeszcze tego nie wie, opowiadam o tym, skąd Słowianie wzięli się na terenach praktycznie połowy Europy, jak doszło do tej wielkiej słowiańskiej ekspansji. Tak więc dzisiaj opowiedziałem wam o tym, jak to ze swojej pra-kolebki skandynawskiej Germanie rozprzestrzenili się po Europie, jakie były koleje, w skrócie bardzo, ich dziejowych przygód
i jak to się stało, że północna Europa i zachodnia jest dzisiaj bardzo mocno germańska, a wschodnia i południowa nie, bo to dzięki nam, Słowianom, ich ekspansja została w dużej mierze zatrzymana. Oczywiście pomogli nam bardzo w tym Hunowie w drugiej połowie IV wieku naszej ery. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki, bo teraz w tematach starożytnych będziemy siedzieć nieco więcej. W przygotowaniu jest długi film o tym, kim byli Wandalowie i jak ich historia na naszych terenach, a później też jak się od nas wyprowadzili, jak się kształtowała. Będzie też materiał o bitwie nad Dołężą, z angielskiego Tolense, czyli o tej wielkiej starożytnej bitwie, która jest okryta wieloma tajemnicami i którą oczywiście wielu chciałoby przypisywać oczywiście Wielkiej Lechii. O tym będę też mówił w kolejnych odcinkach. Także zapraszam do oglądania. Dziękuję za uwagę dzisiaj i do zobaczenia. Hej!